Kids Travel z dużym dzieckiem. Witajcie, jesteśmy w Gdyni. Wraz z Mieszkiem zabierzemy Was w miejsce, które warto zobaczyć. Pokażemy Wam atrakcje, jak również miejsca, gdzie warto zjeść. Zostańcie z nami. Adventure Park to miejsce, które musicie zobaczyć. Tak jak Warszawa ma swoje Centrum Nauki Kopernik, tak Gdynia ma swoje Centrum Nauki Eksperyment. Jeżeli planujecie... Tak. Za chwilę tam wejdziemy i zobaczymy same ciekawe rzeczy. Jesteśmy po. Zakładaliśmy godzinę. Zeszło nam 3. Gdy podróżujemy, warto znaleźć miejsca, gdzie można zatrzymać się z dziećmi, zdrowo zjeść, a gdzie będą również czuły się swobodnie. Dlatego jesteśmy bliżej. Dlaczego bliżej? Tak więc bliżej. Jest w centrum miasta, jest kameralne, mój Mieszko czuje się swobodnie, mają autorskie menu, mają wyśmienitą lemoniadę, a także koktajle. Kolejną restauracją, którą Wam proponujemy, jest restauracja Białej, która jest przeciwnikiem fast foodu, gdyż serwuje pozycję slow food. Dla mnie jest to restauracja idealna, gdyż obok miejsca, w którym mogę spokojnie zjeść, jest miejsce dla dzieci, gdzie mogą się bawić. Białej dodatkowo oferuje zestawy dla dzieci wraz z zabawką, z polskim jabłkiem. Ale jeżeli wegeś mega i gluten dla Was nie ma znaczenia, a lubicie polską kuchnię i schabowego, zapraszam Was do Bistro Luna na Wodysława 4 w Gdyni. A teraz idziemy na spotkanie z blogerką, która rzuciła pracę w korporacji. Ujęła mnie swoim opisem stanowiska na wizytówce. Szczęśliwa mama i menadżer. Życzę babki. They say love is blind, but with you. Zaczynając od tej mamy, tak naprawdę gdybym nie była mamą, to w ogóle nie byłabym tym menadżerem ciociobabki, tak? Tego miejsca by po prostu nie było w moim życiu. Dlatego to jest tak ważny element na tej wizytówce. Ja w swoim życiu na wizytówkach miałam różne stanowiska, mniej lub bardziej brzmiące poważnie i serio. Natomiast to jest to coś, co napisałam, jest po prostu połączeniem tego, kim jestem pewnie i w życiu, i w pracy, bo w życiu też jestem menadżerem w różnych obszarach, więc jakby to chyba najbardziej określa mnie jako kobietę. Kids Travel.